Pierwszy raz projektowaliśmy w klimacie, którego nie znamy. Nie projektowaliśmy budynku, my projektowaliśmy bardzo wielowarstwowe zjawisko i doświadczenie. A cała ta kubatura potężna nadwieszona nad działką. Wow, ten budynek stoi na trzech takich małych nogach i właściwie to jest takie wielkie drzewo. That could be an interesting metaphor to build a story, to build an experience and to build an exhibition. Jesteśmy pewni, że idea jest fantastyczna. Co się wcześniej nie zdarzyło, czyli że to jest konkurs na budynek wraz z wystawą. Stworzyliśmy naprawdę najpierw koncepcję tematyczną, czyli zastanawialiśmy się, jakich tematów, jakie sektory będziemy prezentować i czegoś, co Polska może zaoferować, czym może zainspirować, co może przedstawić światu. My jesteśmy zespołem architektów, pracownia WXCA. Jak to zrobić poprzez architekturę, poprzez wystawę, żeby ta komunikacja była bardzo szeroka, dostępna dla wielu odbiorców, ale też nie była taka pozorna i powierzchniowa. Takim momentem i taką pracą była w ogóle praca słowem i zadawanie sobie prostych pytań, jak sobie to wyobrażasz, jak to wygląda. Oczywiście szkice bardzo pomagają nam komunikować się nawzajem, więc wystarczy naszkicować parę kresek, parę linii i one w ogóle tłumaczą, dlaczego tak, co mam na myśli. Ja właśnie nie potrafię sobie chyba przypomnieć takiego momentu, w którym te wszystkie początkowe pomysły przeradzają się w to, co jakby powstało, bo wydaje mi się, że to było bardzo takie organiczne. To jest trochę tak, że my wszyscy sobie szkicujemy, uzupełniamy swoje szkice. I to, co tutaj mam w szkicowniku, to są takie bardzo luźne jeszcze pierwsze pomysły. Też na początku myśleliśmy o jakiejś nawet jeziorku czy wodzie, która dawałaby jakieś takie ukojenie. Też mogłaby stworzyć bardzo ładny krajobraz pokazujący trochę jakby polską naturę i bardzo takie przyjazne, miłe miejsce do spędzania czasu. Problem polega na tym, że architektura w świecie jest bardzo, bardzo przyporządkowana do krajów, w których powstaje. Szukaliśmy takiego przesłania architektonicznego, architektoniczno-wystawienniczego, powiedziałbym, które trafi do ludzi z całego świata. Jak możemy w jakiś sposób wyraziście w ogóle zaistnieć? Czyli ten pierwszy krok to jest, czym jesteśmy. I na tym poziomie sformułowaliśmy taką bardzo, mamy nadzieję, silną, a jednocześnie oddającą tożsamość formę takiej chmury ptaków w locie. Dowiedzieliśmy się o tym, że Polska jest jednym z kluczowych siedlisk ptaków wędrownych. I to była dla nas taka piękna idea, która wydawało się, że wiąże się z takimi bardzo aktualnymi problemami, tematami, jak migracje, jak wymiana handlowa, wymiana informacji, współpraca. You have to communicate very fast forward. And that's why we need metaphors. So a metaphor is kind of a door opener, I would say, a big picture which is addressing to the visitors. So those migratory birds, they kind of are the narrator which guides the visitor through the pavilion. They tell the story about Poland from their point of view. Dla nas było ważne, z czym nasz gość z pawilonu wyjdzie, z jakim wrażeniem wyjdzie. Chcieliśmy budować tą wspomnienie od pierwszego kroku, jak zobaczy budynek. Ty właściwie nie musisz wejść do środka tego pawilonu, żeby doświadczyć tej historii, o której my opowiadamy, że wystarczy, że chodzisz dookoła po tej otwartej przestrzeni. To nas wprowadza w ten nastrój takiej właśnie bliskości natury i opowiadania o takich czasami dosyć abstrakcyjnych rzeczach, jak technologia właśnie, współpraca międzynarodowa poprzez naturę, bo ta natura jest takim bardzo silnym i bardzo ważnym wątkiem, który prowadzi nas przez całą tę opowieść o pawilonie. Ten odbiorca nie tylko patrząc odbiera ten przekaz, ale również poprzez dźwięk, dotyk, wszystkie czynniki zewnętrzne, zapach. Wtedy wchodzimy do wnętrza budynku, gdzie już architektura nam mówi o naszej kulturze, o naszej tradycji budownictwa drewnianego. Idąc dalej, myślimy o tym,
jakimi dysponujemy zasobami naturalnymi. W projekcie od początku było wykorzystywane drewno jako materiał naturalny, odnawialny. To drewno było użyte w bardzo dużej ilości, zarówno na elewacji, jak i we wnętrzach, jako okładziny ścian, podłogi. Na początku tego procesu wszyscy wskazywali i rekomendowali nam, żebyśmy zamienili to drewno na elewacji, że to na pewno nie przejdzie, to nie ma szans przejść. Czyli zdjęcie tego drewna i zastąpienie, tak jak nam radzono, czymś podobnym, byłoby kompletnie zaprzeczeniem tej idei. Ten projekt nie był tak naprawdę dostosowaniem do prawa, ale wręcz negocjacją z prawem lokalnym i polskim. Bardzo nam zależy właśnie na tym wspomnieniu tej modularności i tej mobilności, bo było to też kwintesencją tematu zadanego przez Expo. Jesteśmy w rejonie tak zwanej właśnie mobilności, więc to też jest jedną z tych warstw metafory łącznie z ptakami. Bardzo nam zależało na tym, żeby się zacierały te granice, żebyśmy tego nie odczuwali jako technologia budynkowa lub wnętrze i zewnętrze, ale żebyśmy myśleli o wszystkim. To całe powietrze wpływa nam do środka, wypływa na zewnątrz. To jest naturalny komin powietrzny. Wykorzystujemy kinetykę, naturalne ruchy powietrza. Z koncepcji wykreować wiele szczegółów, które się potem przekuły na właśnie w tej chwili powstający pawilon w Dubaju. To jest unikatowa forma i musieliśmy zastosować zupełnie nowe rozwiązania. Jest tak naprawdę podniesiony na kilku nogach. Taka konstrukcja, że mamy w tych naszych nogach trzony komunikacyjne przeznaczone na windy, na schody. I na tych trzonach my tutaj rozpieramy taką lekką konstrukcję kratownicową, stalową, stalowo-drewnianą, no, która dzięki swojej lekkości pozwala nam osiągnięcie takich różnych wysięgów. Zajmowałam się tą mniej atrakcyjną stroną tego projektu, czyli instalacjami. Bardzo atrakcyjna, bo one też są włączone w tą opowieść, tak? Ten budynek działa mądrze. Z tym, że to jest element, który jest niewidoczny na pierwszy rzut oka, na pewno nie dla zwiedzających. Ale też słuchajcie, bardzo ważna rzecz, że nasz pawilon, jak okazało się, że jako jeden z nielicznych ma w ogóle strefę dla dzieci. Tu rodzice siedzą i piją kawę, a dzieciaki mają tutaj fantastyczne zabawki przestrzenne. Trudno jest w tym projekcie, wydaje mi się, rozdzielić, co jest faktycznie architekturą, co jest wystawą. Ten budynek jest rzeźbą, jest wielkoprzestrzenną, tektoniczną formą. Bardzo nam zależało na zakończeniu, że od natury wychodząc, później przetworzona natura w postaci tych wynalazków ma wpływ na cały świat. Myślę, że dla architekta możliwość zaprojektowania pawilonu dla kraju pokazujące jego potęgę gospodarczą i rolę w świecie jest jak wystąpienie na olimpiadzie i ten Mazurek Dąbrowskiego stojąc na podium.